Rzeszowskie Stowarzyszenie Koszykówki na początku sierpnia zorganizowało Mistrzostwa Podkarpacia w koszykówce drużyn amatorskich. Do turnieju zgłosiły się drużyny z Przemyśla, Sanoka, Rzepedzi, Nowej Dęby i Frysztaka. Gospodarze Alta Brzozów, choć nie zaliczali się do faworytów i nie zdołali awansować do półfinałów, to jednak stawili duży opór grupowym przeciwnikom z Rzepedzi, Frysztaka i Przemyśla. Organizatorzy turnieju podkreślali jego rangę i możliwość konfrontacji z wyżej notowanymi przeciwnikami. Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki istnieje niespełna 2 lata, a to już tak wielka impreza i to nie po raz pierwszy. Tak, no organizujemy szereg jakichś takich turniej, imprez, ale pierwszy raz w tym roku udało nam się zorganizować imprezę na tak dużą skalę. Zaprosiliśmy naprawdę bardzo dobre zespoły tutaj z województwa podkarpackiego, które grają dobrze w koszykówkę. No i okazaliście się bardzo gościnni. Okazaliśmy się bardzo gościnni, ponieważ na razie na 2 mecze przegraliśmy obydwa, także... Ale walczycie nadal. Walczymy, został nam jeszcze mecz z Przemyślem, także będzie co pooglądać. Bo chłopaki z Przemyśla mają naprawdę bardzo mocną ekipę i myślę, że wspólnie z Defem Sanok powalczą tutaj o zwycięstwo w tym turnieju. Mateusz, powiedz, ale nie dalibyście rady sami przygotować tego turnieju pewnie? No tak, trzeba było oczywiście wsparcia sponsorów, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Patronem honorowym turnieju był pan Dariusz Sobieraj, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. Sponsorami imprezy był pan burmistrz Brzozowa, Zielona Oaza pana Owsianego, Racket Fitness pana Dudycza, Alta, także grupa sklepów Passa, Coca-Cola oraz Grand Peak. Jeszcze przed meczami półfinałowymi odbył się konkurs rzutów za 3 punkty, w którym zwyciężył Mateusz Marciak z Rzepedzi. Dużą atrakcją były też pokazy wsadów i freestylu. Wystąpili w nich Fabian Ferbi-Lesner oraz Paweł Kit-Kidoń. Panowie, czy moglibyście się nam przedstawić? Nazywam się Fabian Lesner, mówią na mnie Ferbi i jestem dunkerem, czytaj wsadzaczem w firmie Basketo.pl. Ja nazywam się Paweł Kit-Kidoń, mówią na mnie Kit. I zajmuję się freestylem, czyli kręcenie piłką i takiego typu triki. Panowie, skąd się zrodziła u was taka pasja i jak długo trzeba było ćwiczyć, żeby występować przy takich okazjach jak dzisiejsza? Z koszykówki. Stricte z koszykówki, dlatego że wsady dla mnie zawsze były subdyscypliną koszykówki. I im dłużej się grało, im więcej się grało, tym więcej się też skakało i potem wsady po prostu wyszły na mocniejszy plan, powiedzmy. Dużo się potem zaczęło bardziej ćwiczyć wyskok, wsady stricte i po prostu jedno dążyło do drugiego, zacząłem jeździć po konkursach wsadów, tam coś zdobyłem, tutaj coś wygrałem i tak po prostu kwestią rozgłosu udało się po prostu na tego typu eventy zostać zaproszonym. A czy do dzisiaj jest pan czynnym zawodnikiem? Tak, głównie w lidze akademickiej, jest też taka liga amatorska w Krakowie, KNBA, z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. I od następnego sezonu będę też grał w trzeciej lidze polskiej, czyli 3 ligi będę ciągnął. No, to sporo pracy. Przed panem również pewnie było i będzie pełno pracy. Ja dopiero trenuję 9 miesięcy, to więc, no ale dużo trenuję codziennie, około 8-10 godzin, bo bardzo sporo. To bardzo męczy też. Właśnie to tak samo jak u Fabiana było. Najpierw koszykówka, a później bawienie się z piłką i od tego wyszły triki. No i teraz tylko zajmuję się tym, nie gram w kosza, tylko właśnie ten freestyle. No i spotkaliśmy się z Fabianem na moim pierwszym pokazie w Nowym Targu. Zrobiliśmy pierwszy pokaz, później tak 2 tygodnie później w Brzozowie. No i teraz jest nasz wspólny 3. pokaz. A jakie trzeba mieć dyspozycje, żeby ćwiczyć te triki? Właśnie... Praktycznie normalny człowiek może trenować, to tylko trzeba pasja, trening. Żadnych predyspozycji nie potrzeba. To jest kwestia nie talentu, a pracy raczej. Ile się w to włoży godzin, ile się w to włoży pasji. Ja na przykład mam takiego znajomego, zresztą wspólny nasz znajomy, Damian Harsze, pochodzi tutaj z Błażowej niedaleko. Gość ma 178 cm wzrostu, a 120 wyskoku. Także to naprawdę nie trzeba być ani wysokim, nie trzeba być ani niczym, tylko po prostu trzeba włożyć w to mnóstwo serca i mnóstwo pracy i każdy może to robić. Dziękuję za rozmowę, a proszę powiedzieć, czego się życzy takim koszykarskim czarodziejem? Udanych wsadów, żeby weszło, bo to często lubi się odbić od obręcz, lubi nie wpaść, czyli żeby weszło, a jemu, żeby nie spadła piłka przy kręceniu. A zatem, żeby weszło i żeby nie spadła piłka. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
pierwszym półfinale Def Sanok okazał się lepszy od Gosiru Frysztak, wygrywając 34-14. W drugim spotkaniu Dofab 3 Przemyśl pokonał Panikę Sanok 25-20. W tej ostatniej drużynie występuje starosta sanocki Sebastian Niżnik. Jak pan znajduje jeszcze czas na treningi i grę w kosza? Na treningi nie znajduję, ale na turnieje to staramy się raz, dwa razy w roku przyjeżdżać, żeby podnosić średnią wieku. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia dzisiejszy turniej? To jest bardzo fajnie, bardzo dobrze zorganizowany. Z chłopakami rozmawiamy, mówimy, że jest bardzo pozytywnie, o wszystkim pomyśleli. Może tylko o klimatyzacji w sali, ale wiemy, że to nie do organizatorów należy. A poza tym jest świetnie, lubimy tu przyjeżdżać. Czy oprócz koszykówki jeszcze trenuje pan inne sporty? W piłkę nożną grywamy amatorsko, nawet ze swoją reprezentacją starostwa jeździmy rokrocznie na Mistrzostwa Polski. Także to są dwa takie sporty, które najbardziej mnie pochłaniają, pasjonują i którym najwięcej poświęcam czasu. Czyli można powiedzieć, że powiat sanocki, starostwo sanockie należy do najbardziej usportowionych, przynajmniej w województwie, jeśli nie w Polsce. Być może, nigdy tego nie sprawdzaliśmy. W małym finale Panika Sanok 2 punktami wygrała z Gosirem Frysztak 25-23. Jeszcze więcej emocji było w spotkaniu finałowym, w którym Def Sanok po pięknym widowiskowym meczu zaledwie 1 punktem pokonał Dofab 3 Przemyśl, triumfując 29-28.